Założenie Rzymu. Miasto Alba Longa miało wielu królów z dynastii Eneasza. Wreszcie tron objął Numitor, jednak jego rządy przerwał młodszy brat Amulius, strącając króla z tronu. Amulius uczynił córkę Numitora o imieniu Rea Sylwia Westalką, aby nigdy nie mogła powić dzieci i zagrozić panowaniu jego synów. Jednak po jakimś czasie Rea Sylwia powiła bliźnięta, Romulusa i Remusa, których ojcem był sam bóg wojny, Mars. Uwierzyli w to wszyscy z wyjątkiem Amuliusa, który rozkazał wrzucić Westalkę wraz z jej dziećmi do rzeki Tybr. Koszyk z bliźniętami dopłynął aż na wzgórze Palatyn. Tam zaczepił się o drzewo figowe, a dzieci zaczęły głośno płakać z głodu. Niebawem chłopców znalazła wilczyca, która niedawno powiła młode i zaczęła ich karmić. To niecodzienne zjawisko zobaczył królewski pasterz i po krótkim namyśle zabrał chłopców do swego domu, do żony, która niedawno straciła dziecko. Romulusa i Remusa wychowywali w miłości jak własne dzieci. Chłopcy na podobieństwo swego ojca wyrośli na wojowników. Często polowali, karali złoczyńców i przewodzili całej grupie swoich rówieśników. Pewnego dnia pasterze Numitora wdali się w kłótnię z pasterzami Amuliusa. Kłótnia szybko przemieniła się w bójkę i Remus został schwytany i zaprowadzony przed oblicze Numitora. Romulus natychmiast chciał ruszyć na pomoc bratu, ale wówczas przybrany ojciec wyjawił mu prawdę o ich pochodzeniu. W tym samym czasie obalony stary Numitor wypytywał Remusa, czy im jest synem. Słuchając opowieści chłopca o drzewie figowym i wilczycy, rozpoznał w nim swego wnuka. Wkrótce we trzech ułożyli plan obalenia Amuliusa. A tak powiódł się i Amulius zginął, a tron znów objął Numitor. Król pozwolił wnukom zbudować nowe miasto. Gdy wybrali wzgórze, na którym miało powstać ich królestwo, posprzeczali się o jego nazwę. Jednak znaki sprzyjały Romulusowi i to on wyorał w ziemi bruzdę, zaznaczając granice nowego miasta, które postanowił nazwać Roma. Każdy wróg będzie mógł przeskoczyć tą granicę, krzyknął Remus i przeskoczył bruzdę. Wówczas Romulus wyciągnął miecz, a w taki sposób zginął wszyscy najeźdźcy, powiedział i zabił swego brata. Tak oto powstało miasto, którego legenda zawiera w sobie nie tylko element boskich korzeni, ale również zbrodnie bratobójstwa. Miasto, które oparło się upływowi czasu i do którego podobno prowadzą wszystkie drogi. Wieczne miasto. Rzym.